Harry plus Wukong plus Lulu, która ich wszystkich wspiera. Fantastyczna kombinacja. Jak dla mnie Thunderflash wygląda dobrze. W dualnym zgankowaniu ta pojawia się na górną alejkę, ale tam jest totem wizji, także Jakub powinien bez problemu z tego wyjść. Pytanie, czy wyjdzie z tego z kryształami? Oj, na dole paczek dużo się dzieje. I w tym momencie El Cuertos może nam tutaj upaść, ale przynajmniej Luler powinien wyciągnąć z tego zabójstwo. I szczerze, może się na spokojnie wycofać. Tutaj Accorder już nie powinien mieć many. Nie ma jak dołożyć żadnego stana, ale jeszcze przytomnie z Flashem, ale też wleciał pod wieżę. No chwila przerwy, chwila odsapnięcia. Ale ten teamfight jeszcze się nie skończył. Teamfight się nie skończył, póki Herald nie upadł. Na ten moment Thunderflash go próbuje przejąć, ale są bardzo mocno obijani. Syzyfek i Max. Accorder. Oj, i oni tutaj wchodzą w Lulera. Luler nie ma tutaj nic do powiedzenia, choć zdążył się przetamblować i ocalał. Janek tak samo przeskakuje przez ścianę, ale nie na długo, bo X-Maxis go w tym momencie dobija. Syzyf próbował wskoczyć jeszcze pod wieżę, ale tutaj nie było sojuszników. Oni dopiero teraz docierają na górę i to powinna być bardzo prosta egzekucja dwóch fragów. Tutaj nie ma jak się uratować i tak właśnie się skończyło. Piraci w tym teamfajcie dominują. Wróćmy do bazy z HP-kami i grajmy dalej. Ale oni już wszystko próbowali walczyć. W momencie, który nie jest na pewno momentem siły, w momencie, w którym Vayne i Victor nie wywożą walk drużynowych i popatrz, oni starają się walczyć po raz kolejny. Taka walka, ale Thunderflash może w tym momencie chociaż kogoś wyciągnąć. Tutaj pada pierwszy duszki, Syzyf następny i sypią się w końcu obrażenia. A Thunderflash tym razem z ultami bardzo mądrze rozegrało teamfight. Ci turbo dobre statystyki, ale jednak. Oj, ale zobacz, w tym momencie X-Maxis odwraca w Jakubsa i bardzo szybko odbija na nim staczki i... Duszkis zabezpiecza nam to zabójstwo, to prawda, tylko dalej argument, który mi się rzuca cały czas, to jest Vayne, która no jest na dwóch przedmiotach i już jest mega silna. Zobacz w tym momencie, jak składa Accordera i Accorder żegna się z życiem. I jeszcze tutaj Tenshi zasekurował to zabójstwo. I my bierzemy, bo jeśli go weźmiemy, to rywal go nie weźmie. Gdzieś ty wszedł w tym momencie, on został powstrzymany, nie ma jak się wycofać na ten moment. I Accorder powinien nam tutaj upaść. Zgoła inny niż postaci typu Rakan, Blitzcrank czy Vi. Ale o tym może na razie nie rozmawiajmy. I genialne przerzucenie Imperatorem zdawałoby się, ale tutaj najwięcej podziałały pojedyncze żołnierzyki. 5 sekund, a El Cuertos ok, zrespi się i zdąży dołączyć do drużyny, natomiast jako support, jako osoba, która zarządza... Ojojo, Janek, zgubiłeś się tam całkowicie! Która ma cyklonu, Janek nie ma błysku, nie ma kanonady, Luler ma krótki zasięg, więc też za bardzo nie podejdzie, nie ma co tradeować, to jest Baron Nashor, przejmowany przez formację piratów, do którego po prostu nie ma podjazdu. Janek jeszcze zaczaił się na chwilę w krzaku, ale tracąc 70% swoich punktów zdrowia. I nie dał rady, Duszki zabezpiecza tego smoka i to jest koniec Thunderflash. Oj, szczerze mówiąc, no zobacz, w tym momencie X-Maxis jest na dolnej alejce, czwórka zawodników piratów na razie stara się przepchnąć górną alejkę i Accorder znowu zagubiony, on jest podrzucony cyklonem i uspawany przez Lulera. To jest trzeci raz w tej grze, kiedy Accorder gubi całkowicie pozycję. On dalej będzie kończył grę, a cała drużyna Thunderflash jest dookoła dolnej rzeki. Accorder próbuje zadawać jakiekolwiek obrażenia albo nawet je przyjmować. I w tym momencie zaczął się Elder, ale tutaj nie ma co więcej działać. Thunderflash jest kosmicznie obite. Nie ma jak zainitiować i salami z genialnym flashem, pojedynczym autoatakiem. Niszczy przeciwników, Luler też pada w tym momencie od Accordera i przyciskają ich jak najdalej. Nie ma tutaj żadnej opcji przeżycia. Duszkis dojeżdża na stylu niedźwiedzia i Feniksa El Cuertosa. Ta biedna Lulu nie ma jak się uratować. Jeszcze Syzyf zabezpiecza to zabójstwo. Widzę, że Janek próbował przejąć chociaż falę, ale widzi, że przeciwników jest po prostu więcej. I taki właśnie sposób piraci będą zamykali tą grę. W tym ostatnim zagraniu, rozegranym oczywiście fantastycznie przez Pirate Sports, nie podobała mi się tylko jedna rzecz. X-Maxis teleportował do drużyny, kiedy wszystko było już pozamiatane i pomógł im gonić zamiast skończyć grę. Mógł zgarnąć tutaj zdecydowanie większy poklask. To on mógł zadać ostatniego hita w Nexus, zgarnąć to plus 50 golda.